Siemanko, jestem Vertes i witam was w drugim odcinku z Infamousa 2 Festiwal Krwi. Tak tam nam lata nasza brzydka Mary. I zacznijmy już misję kolejną, na której skończyliśmy. Znaczy przed którą. Zig, chyba się trochę spóźniłem. Wampir, już to już są. Ostro. To widzę, że mam fajne potworki do zabijania. Okej. Co się z tobą, kolego, dzieje? Serio, chcecie to zrobić? Tak, a przed chwilą był jeszcze człowiekiem, nie? Dobra. Co to jest? What the fuck? Co ty mnie gryziesz, lamusie? Czekajcie, bo nas tutaj tłucze pan oryginalny. Wow. I need some prądy. Tak, wiem, że stałem obok prądu. Ale nie było czasu na myślenie. Kurwa, to ten lamus się tepa. Wow. Co tu się wyprawia? What the fuck? Tak w ogóle. Nie dużo mu to zabiera, także. Także spoko. No już dopuśćcie tego, kurde, i go przebij. Dziękuję. Co zostawiliście tutaj? Dobra, gdzie twój kumpel? Szukasz kolczastego krzyża? Jak otworzysz swoje wampirze oczy, ujrzysz to, co tylko my widzimy. Odkryjesz nowy świat? Super, wampirze oczy. R2. Aha. Okej. Dobrze wiedzieć. Krwiobijcy nie mogli wybrać lepszej nocy na przechadzkę. Mieszkańcy chwiejnym krokiem przechadzali się w kostiumach po mieście. A zombiaki wtopiły się w tłum. Nikt nie wiedział o ich obecności. Były dosłownie wszędzie. I przybywało ich z każdą chwilą. Ja muszę gonić jakiegoś typka. Co to? No w sumie... Dobrze wiedzieć, co to jest. Krew? Chowają naczynia z krwią w miejscach... Zwiększona pojemność na krew. Cóż, moim obowiązkiem jest znaleźć je wszystkie i wypić do dna. Okej. Mnie to nie przeszkadza. Wyczuwasz go, prawda? Mój zwierzak udaje człowieka. Człowieka mówisz? To cię mam. To było naprawdę konieczne? Po wschodzie słońca bylibyście najlepszymi przyjaciółmi. Nie. Ojej, kolejnego muszę ścigać. Po prostu świetnie. Witam, panienki. O, cześć. Ojejku. To się barwał. Patrz! Prezent od firmy. Aja! Gdzie ty jesteś? No witam ciebie, jak ci się podoba u mnie? Hej! Nara. Kurde, weź tu goń takiego potworka. Nic do was nie należy. No, przebieg. Dziękuję. Gdzie jesteście? Tutaj.
Wy to takie kamperki jesteście. A, no przejdź, przejdź, przejdź przez to, super. Co ja tu się z wami mam? Tak, jeszcze 13 i będę miał mroczny kołek. Co, w śmietniku się... Znaczy, w to i to już się schowałeś? Oh dear. O nie, tylko nie to miejsce, tutaj była przesrana akcja. W fabule normalnej. Katakumby. No dobra. Czemu nie? Witamy w katakumbach. Chodź się, nie atakuj klatki. Po raz kolejny Cole został zwabiony do podziemia. A gdy już znudziło mu się błądzenie niczym nietoperz, postanowił, że musi znaleźć krzyż. No dobra. Dawaj, kolego. A shit. Skakuj z powrotem. Ile można czekać? No cześć, nie zauważyłeś mnie? Jakie to smutne. Chyba cię zauważyłem. Kolejni. Cześć, mam dla was super ekstra antywampirzą broń. Przebity z wejścia. A ty co, boisz się? No. Co ty jesteś, że się mnie boisz? Co to za wampir, który się boi innego wampira? Ej, gdzie ty spadłeś tutaj? No przebij go, Cole! Super! O tym marzyłem. Cyk. Ej, zaś. Czemu on jest taki oporny na wszystko? Ja sobie doładuję, bo mogę. I wam rozładuję. Nie ma zabawy. A za tobą pobiegnę. Wee. Aha. Nasz kolega jest na górze. Gdzieś tutaj, tylko wait. Nie, to jest prąd. Cześć wampirki. Coś wam nie pasi w moim zachowaniu? I kolejnego z głowy mamy. Cześć. Prosto. A ty chodź, mam na ciebie coś ekstra. Co ty robisz? Wee, hello. Musiałem się przytrapać. Sorry. Ty, gdzie ty jesteś? No nie. Serio muszę was połować za każdym razem. Chodź. To lubię. Na glebę i żegnam. Nareszcie. Mam dla was przejście. Miałem. Pierworodny. Lepiej nie. Też panie pierworodny. Jak się pan bawi? He, zniknąłem. Popatrz, odpycham cię. Nie ma, nie podejdziesz. Ostatni strzał. Strzał życia. Żegnam. Te pierworodne są słabe. Gdzie jest krzyż? O, coś było.
No, na pewno bym to znalazł tutaj. Było puste. W środku znajdowały się tylko notatki o tym, jak zrobiono krzyż. Ignatius odwalił kawał dobrej roboty. No, spoko, będziemy sami... Środek wyrzeźbiono z Chrystusowego krzyża. Nie żartuję. Ozdobiony srebrem ze świątyni Salomona. Zanurzony w wodzie święconej z Watykanu i pobłogosławiony przez papieża. No spoko, papieża będziemy musieli szukać. Nie stworzono nic lepszego na wampiry. I nadal gdzieś tam był. Na pewno. Jeśli mój kumpel miał się pozbyć Mary, potrzebował tej broni. Problem w tym, że miał jedną noc, żeby ją znaleźć. Czas tyka, a my jesteśmy w dupie. Ma 4 godziny do wschodu słońca. Super. Misja wykonana. Ale nie mamy krzyża. Kilka godzin po ugryzieniu ciało Cola zaczęło się zmieniać. W jego głowie zrodziły się nowe pragnienia. Musiał je zaspokoić. Nie mógł się powstrzymać. Cole patrzył na znaki zombiaków i nagle poczuł coś dziwnego. Czuł, że jest jednym z nich. To go przerażało. A, ktoś pytał w komentarzach, czy akcja gry dzieje się po Infamousie dwójce, czy przed. Otóż wam mówię. Ziktor opowiada tamtej babce już po dwójce, ale to, co się dzieje w grze, jest przed dwójką. Także wiecie. Gdzieś tam? Puść się. Opuszczaj. Tutaj mamy. Co my tutaj rozszyfrujemy? Stało się jasne. Zaczął rozumieć, co było tam napisane. To opowiadanie, które każdy nowy wampir musi przeczytać. To historia życia ich popapranej przywódczyni, krwawej Mary. Tego wieczora, gdy przechadzałam się wzdłuż brzegu, trzech marynarzy uznało, że jestem panienką lekkich obyczajów. Chcieli mnie zabrać, ale nie mogli ustalić, który z nich dostąpi zaszczytu bycia moim kompanem. Na szczęście udało mi się rozstrzygnąć ich spór. Zapewniłam ich, że jeśli znajdą dźwiękoszczelny pokój, w którym będą drzwi z solidnym zamkiem, będę mogła zabawić się z całą trójką. Zgodzili się jednogłośnie, ale udało im się spełnić jedynie połowę moich żądań. Zamek w drzwiach był całkiem solidny. I choć niektóre okrzyki wymknęły się z pokoju, marynarze pozostali. Aha. Co teraz? Co wy mi tu w środku gry wyskakujecie z jakimś kurde regulaminem? Co to ma być? Jakie mi dodatki teraz w tym etapie? Dobra, luz. Coś mi się powgrywało. Zawartość sieciowa. Spać. A co, zostanę tak teraz całkiem bez misji? Tyle co te jakieś dodatkowe mi się pokazują. Blood Candidate. Blood Candan! A to jest misja poboczna. To nie jest normalne, bo to jest z edytora. To jest pani Mary, której się nie da zabić. Testowałem. Nic. Hej. To było mocne. Nie wiem, pozabijam troszkę, może jak odblokuję, wiecie, nową moc. To mnie coś fajnego sobie doda. Mroczny kołek. Zdobywa mroczny kołek. A z ciebie już nie mam pożytku, więc muszę na kimś nowym to przetestować. Super. Where are you? No kolego, nie bądź takim hamem. Ktoś tu spaniał. O, cześć.
Takie coś, fajne w sumie. Ale że póki co mnie to zbędne jest. Najgorsze z tych misji z edytora, że będą wszystkie po angielsku i tylko będą napisy. A nie wiem, może u nich to jest obowiązek, żeby to przejść, żeby dalej odblokować fabułę. Nie wiem. Nie wiem, czy jest też sens tego pokazywania. Bez sensu. No dobra. Sens czy bez sensu, to jest się tam przelecy. Potrzebuję krwi. Masz mi krew? Dzięki. Tak, ktoś pisał też w komentarzach, żebym grał dobrym, ale tutaj nie da się wybrać dobrego. Tutaj jest po prostu zły wampir. Sucker Punch. Dobra, rozpocznij misję. Zobaczymy, co on nam tutaj Sucker Punch przygotował. Obocznie. Chyba znalazłem gniazdo tych bezdusznych, gryzących małp. Oczywiście bez urazy, jesteś moją ulubioną krwiopijczą małpą. Reszta nie może się z tobą równać. To moja krew przywróciła Mary do życia, a myślałem, że wampiry to legenda. Mit, spieprzaj. Mit jako kolesiu, który potrafi strzelać błyskawicami i wysysać energię z latarni? Właśnie tak, wydaje mi się, że wampiry to nośniki tylko zamiast elektryczności pobierają. Super, udało ci się złamać kod, ale to nie znaczy, że wysysanie życia z innych ludzi stanie się mniej poroba. Trzy kropki. Wiem, ale... Teraz zaczynasz mięgnąć przy mnie? Solidarność nośników ci się włączyła? Dupa. Nie, nie, pokaż mi tylko, gdzie to gniazdo. Właśnie tak! Jednak po polsku, czyli to jednak obowiązkowa misyjka. Dawaj, Zik. Właśnie tu jeszcze milicji nie ma żadnej. Albo jest noc. Tam są bracie, dorwimy je! Odsuń się, zajmę się tym. Nie ma mowy, słońce zaraz wzejdzie, nie chc... Tak. Cześć. Latuję na imprezę! Wykończ wampiry podpalając je. Nie muszę ich podpalać, ważne, że je... Spajczę. Spajczę moją... super ekstra bronią. Blum. Cześć. A ty co się czaisz na Zika? Bawi cię to? Bo mnie nie. Up. Ale bicie was mnie bawi. O, patrz, oberwałeś od Zika i umarłeś. Zik, dobry koksu. A, ty jeszcze leżysz. Spoko. Co tam, Zik, jeszcze widzisz w tej ścianie? Spojrzenie. O, pierworodny. Zik! Gol! Wampirzy zmyślę, nie zawiedź mnie teraz. Nad rzeką. Lecimy nad rzekę. Spoko. Mamy zacne podpowiedzi. Na górę. Git, git. Kurczę, szkoda, że nie mogę jakoś szybciej latywać na te budynki, na przykład za pomocą mocy neonu albo inną, z zakończana. Pij dziś i zachowaj na jutro. Okej. Ludzkie żniwa. What? O, tu coś jest. Cześć.
Hello, the first one. Ach. Serio, wy zawsze musicie mnie tłuc. Oj, 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 niebezpiecznie. Wow, 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 nie umieraj, Kol. No, strzelaj! Tego dziada. Ach, super. Musiał mnie darować. Spoko, Zig, zaraz cię ocalę. Potrzebuję życia. No, cześć, panie teleport. Wow, 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 kolego. Super. Tego mniej. Coś, wampir? Hehehe. A ciebie miałem ugryźć. Strzelaj w zamek, stary, wypuść mnie! Dobra. Muszę tam dotrzeć. Ale mam skróty też. O, cześć. Tam Zig. A tu jest kurtka. Dobra, sorry, nie zauważyłem. Dzięki, stary. Słyszałem, jak rozmawiali o robieniu zapasów z ludzi. Na długi bla bla bla. Jak wiewiórki z orzechami, a ty przecież nie jesteś ork. Ork? Nadal czujesz tę solidarność liczników? Czy może zmieniłeś zdanie, gdy zobaczyłeś, że zamknęli? Coś tam. Przecież cię uratowałem, tak? Następnym razem nikt. Przepraszam, jestem wdzięczny za wydostanie mnie z klatki. Ale zawsze będę próbował ci pomóc. Co, mi się teksty nie mieściły i kropkowali to, czy co? Misja wykonana, oceń misję! O Boże, za to, że jest po polsku na macie full, recenzja, dodaj ulubionych, nie, polecił nie. Niech wam będzie, na maksa. Zgadza się, Noc Płomieni to dziwny czas w New Marais. Cole czuł, jak zwiększają się jego umiejętności. Był spragniony nowych wyzwań i liczył na wynagrodzenie. Co, Zig, pogadałeś? Dobra, 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 mamy już sporo nagrańka. Znaczy, nie sporo, ale muszę właśnie wychodzić z domu za chwilkę. Także dlatego będę już kończył. Także co, jeżeli wam się podobał drugi odcinek, zostawcie łapkę w górę. Czym więcej lajków, tym szybciej pojawi się kolejny. Tak jak już mówiłem, po prostu sprawdzam po lajkach, co wam się podoba, co chcecie więcej, co tak niezbyt. No i co, i tyle ode mnie, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, pa pa, hej!